Cieszę się, że chcecie tego posłuchać, bo to jest wielka sprawa, głosić słowo i słuchać Bożego Słowa. Ja mam na imię Arczur, jestem dzisiaj pastorem Kościoła Chrześcijańskiego Ewangelii. Jestem ewangelistą, nauczycielem Bożego Słowa od 3 lat. Oprócz tego, że prowadzimy naszą wspólnotę, podróżujemy po Polsce i coraz dalej poza granicę naszego kraju i niesiemy światło Ewangelii, niesiemy przebudzenia do kościołów. Jesteśmy ludźmi, których Bóg wyrwał z dna, absolutnego dna. Ja narodziłem się na nowo w 2001 roku, spotkałem osobiście Jezusa. Także nikt nie, że tak powiem, nie naopowiadał, która doktryna jest prawidłowa, która doktryna jest nieprawidłowa. Nikt mnie nie przekonywał, że Maria nie jest czwartą osobą Trójcy Świętej. W ogóle mnie to nie interesuje, tak szczerze powiedziawszy, bo to nie ma żadnego znaczenia. Spotkałem Jezusa osobiście. Nowe narodzenie to jest osobiste spotkanie się z Jezusem. Amen. Głośniej musisz mówić. Nie istnieje coś takiego jak zmiana wiary. Nie istnieje coś takiego jak zmiana z nieprawidłowego na prawidłowe. Wielu ludzi tak naprawdę mówią, no Bóg mnie zmienił. Wiecie, na podstawie Bożego Słowa okazuje się, że Bóg nikogo nie zmienia. Tam jest napisane w tych naszych Bibliach, że do starej szaty nie przyszywa się nowej łaty. To jest zarówno resocjalizacja, jak i wszelkie inne zmiany. Ludzie próbują zmieniać siebie, często wprzęgają w to Boga, natomiast tak naprawdę nie ma to nic wspólnego z Bogiem, tylko to jest jakaś forma religii, takiej czy innej. Zasadniczo jest bardzo prosta rzecz. Ludzie na świecie dzielą się na dwie kategorie. Nie na dobrych i złych, tylko na żywych i martwych. Ludzie, którzy nie poznali Jezusa Chrystusa, nie oddali Mu swojego życia, są to ludzie martwi duchowo. Mogą być to dobrzy ludzie. Dobrzy, martwi duchowo ludzie. Ja pamiętam, że kiedy nawróciłem się i wróciłem do mojego domu, bo nawróciłem się w więzieniu, zaraz wam troszkę o tym opowiem. I kiedy głosiłem swojej żonie Ewangelię, mojej mamie, to wiecie, moja mama była bardzo dobrym człowiekiem, dalej jest dobrym człowiekiem. Moja żona też była dobrym człowiekiem, jest dobrym człowiekiem. I dla nich informacja, którą ja im przyniosłem, że one obydwie idą do piekła, była nie do przyjęcia. Nie do przyjęcia. To było, a co gorszego w tym wszystkim było to, że ja uporczywie twierdziłem, że ja idę do nieba. I w ogóle nic mnie nie zatrzyma. I to był dramat. Pamiętam, jak siedziałem z moją żoną, ona mi mówiła, ty idziesz do nieba, ty. Przecież ty nakrzywdziłeś tyle ludzi, że to się w głowie nie mieści w ogóle. I ty mówisz, że idziesz do nieba. Ja mówię, tak, idę do nieba. Absolutnie nie idę do nieba. A ty idziesz do piekła. I to jest problem. To, że ja idę do nieba, to jest normalna sprawa, ale że ty idziesz do piekła, jest to problem i ja bym też chciał, żebyś do piekła nie poszła. Czy moja mama była ultrakatoliczką, była człowiekiem naprawdę, naprawdę dobrym. Kiedy ona się dowiedziała, że jest martwa i że idzie do piekła, to też był dla niej dramat. Ale dlaczego ja od tego zaczynam? Chcę wam, kochani, powiedzieć o takiej bardzo, bardzo ważnej rzeczy, która umyka, bardzo często umyka. Ludzie się zastanawiają, czemu tak jest, czemu tak jest w Kościele, czemu tak jest na świecie. Powiem wam, że te zastanawiania tak naprawdę one nie mają większego sensu, ponieważ odpowiedź jest jasna w Biblii. Jest taki moment w Biblii, kiedy przychodzi do Jezusa taki wiekowy człowiek, człowiek, który jest bardzo religijnym, porządnym człowiekiem, jest człowiekiem też zaangażowanym w życie społeczno-polityczne Izraela, nazywa się Nikodem i on przychodzi do niego w nocy. To jest członek Sanhedrynu, człowiek, który gdzieś jest naprawdę konkretny facet i on przychodzi do Jezusa w nocy. Przychodzi do Jezusa w nocy, bo Jezus jest wywrotowcem. Jezus to jest wywrotowiec. Wiecie, to jest bardzo ważne. Jezus to nie jest Bozia i to nie jest ktoś, kto przyszedł uspokoić ziemię. Jezus to wywrotowiec. Tam, gdzie się pojawia żywy Bóg, tam jest przewrót. Tam nie ma zmiany, tam nie ma ulepszenia. Tam jest przewrót. I on przyszedł do Jezusa w nocy, bo się wstydził przyjść do niego w dzień. Bo przyjść do takiego kogoś jak Jezus w dzień, to było nieporozumienie.
Wiecie, jak ja głoszę Ewangelię, głosimy Ewangelię wszędzie. Od Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie przychodzą tacy mądrzy ludzie i koniecznie chcą zobaczyć obtatuowaną małpę, która się wymądrza i chcą mnie zagnąć. Na ostatnim spotkaniu na Kulu przyszli tacy mędrcy i 8 z nich w pokucie oddało życie Bogu. Tych psychologów, teologów. Oni już nie chcieli niczego, tylko chcieli Jezusa. Głosimy od takich miejsc po ulicę, po więzienia, kościoły przeróżnego kalibru, kościoły skaczące, kościoły płaczące, siedzące, jakkolwiek, nie ma to żadnego znaczenia. Natomiast wszędzie rozchodzi się o jedną zasadniczą sprawę. Czy ludzie przeżyli spotkanie z Bogiem i pociągnęli ten temat dalej? Czy poszli dalej w tym kierunku? I kiedy my widzimy, że bardzo często widzimy, że ludzie absolutnie nie spotkali się z Bogiem, tylko zmienili jakiś system myślowy i tak dalej, to my nawołujemy ludzi do nowego narodzenia. Dlatego jak ten człowiek przyszedł do Jezusa w nocy, ten człowiek był porządnym, dobrym człowiekiem, na niego nie było zahaczenia żadnego moralnego, rozumiecie? To nie był pijak, ćpun, menel, to nie był cudzołożnik, rozumiecie? To był człowiek znający Torę świetnie, mający prawo wypowiadania się w sprawie wiary, był człowiek wpływowy na sferę polityczną, społeczną, każdą. Ale coś tego faceta tknęło w środku, rozumiecie? Zobaczył, że ma jakiś deficyt. I on mówi, ja muszę się spotkać z tym rewolucjonistą. I poszedł do Jezusa i mówi do niego tak, Panie, między nami mówiąc, ja wiem, że Ty przyszedłeś od Boga, tak? Bo nikt by nie mógł takich cudów czynić. I wydawałoby się, że Jezus powinien powiedzieć, no tak Nikodemie, masz rację, wiele lat nad tym pracowałeś, wyczytałeś to story, super, idź dalej tym tropem, tak? A Jezus do niego mówi, Nikodem, jeżeli nie narodzisz się na nowo, nie możesz ujrzeć Królestwa Bożego. To jest bardzo nieprzyjemna odpowiedź. Ja w ogóle myślę, że Jezus był bardzo nieprzyjemny w różnych sprawach. Takie odnoszę wrażenie. Bardzo nieprzyjemnie mówił. Ludzie uciekali od Niego, nie chcieli słuchać tego, co on mówił. Im się wydawało, że oni przyjdą, on ich pogłaszcze i powie w porządku. A Jezus mówi tak, musisz się narodzić na nowo. I on mu zadaje takie bardzo cielesne pytanie, jak mam wejść do łona mojej matki i z powrotem wyjść na zewnątrz, tak? Jestem starym człowiekiem. Jezus mówi, Nikodemie, musisz się narodzić z ducha. O co chodzi? Każdy człowiek, który przychodzi tutaj na ziemię, ma martwego ducha, tak? Martwego ducha. Ma czynną duszę, czyli psychikę. Jego psychika jest czynna, bo dusza to jest psychika, psyche, greckie takie słowo psychę, psychika. Umysł, emocje, decyzje, nasza dusza. Ciało też. Czasami jest uderzone przez chorobę. Ale duch jest zawsze martwy. Czyli tak naprawdę człowiek, który przychodzi tu na ziemię, to jest tylko w 60, powiedzmy, paru procentach sprawny. Czyli ponad 30% rodzi się człowiek z deficytem, 30%. Wiecie, że jak ktoś ma 30 parę procent jakiegoś chorego ciała, to jest ręcista. To jest na rentę się idzie. A człowiek się rodzi z martwą 1/3 swojej osoby. I dopiero spotkanie z Bogiem tu na ziemi, spotkanie osobiste z tym Bogiem, ożywia tego ducha człowieka. Człowiek nie może w inny sposób trafić do nieba i nie może w inny sposób oprzeć się grzechowi, diabłu i wszystkim innym diabelskim wymysłom, które są tutaj na ziemi. Tylko człowiek, który narodzi się na nowo i człowiek, który pójdzie za tym trendem nowego narodzenia. I ja w 2001 roku narodziłem się na nowo. Więc mnie nikt nie przekonywał, kochani, że sprawy się mają tak czy inaczej, że jedni są lepsi w kościołach od drugich, że są protestanci, katolicy. Mnie to w ogóle mi tego nikt nie opowiadał. Ja, mając 17 lat, zabiłem człowieka, trafiłem do więzienia po raz pierwszy. To nie było moje pierwsze przestępstwo, ponieważ popełniałem wiele przestępstw już wcześniej. Stawałem przed sądami dla nieletnich, robiłem przeróżne rzeczy. Ale mając 17 lat, zamordowałem człowieka i trafiłem do więzienia. Trafiłem do więzienia z perspektywą przesiedzenia 25 lat w tym więzieniu. I mój ojciec był alkoholikiem, był człowiekiem, który zawsze pił i nie był dla mnie nigdy autorytetem żadnym. Tak naprawdę uważałem, że najlepiej byłoby, gdyby mój ojciec umarł. Takie miałem pragnienia ówczesne. Nawet sam go kiedyś próbowałem zabić. Natomiast po prostu, kiedy trafiłem do więzienia, mój ojciec się opamiętał. Dlatego ja nieraz mówię ludziom, wiecie, że to, że ktoś przestaje pić,
czy przestaje palić papierosy, czy przestaje jakieś inne robić złe rzeczy, to niekoniecznie do tego jest w ogóle Jezus potrzebny. Bo w Nowym Narodzeniu nie chodzi o to, żeby stać się lepszym. Niekiedy słyszę, ludzie opowiadają, no wiesz, ja mówię, powiedz mi swoje świadectwo. Ja niekiedy, no proszę ludzi, powiedz mi swoje świadectwo. Kiedyś robiłem kupę błędów, bo chrzciłem ludzi i tak szczerze powiedziawszy, nie za specjalnie ich pytałem, jak się z Jezusem spotkali. Taki pełen pychy byłem na początku, jak zaczynaliśmy naszą służbę. A potem się opamiętałem z tego, przeprosiłem Boga za swoje zachowanie. I potem to, zanim kogokolwiek ochrzciłem, to teraz się go pytam, jak Jezusa spotkał. Mówię, przyjdź ten, przed kościół, albo chociaż ze mną usiądź, tak, przy herbacie czy kawie. Weź mi opowiedz, jak spotkałeś Jezusa Chrystusa. Jestem żywo zainteresowany tym, tak? Żeby jak najwięcej, że spotkałeś tego Jezusa. I wiecie, ludzie zaczynają często mówić, no wiesz, bo ja teraz nie piję. Ja mówię, ale się nie pytam, czy ty jesteś po AA. Rozumiesz mnie? Ja się pytam, jak spotkałeś osobę. Opowiedz mi o tym. To jest trudne dla wielu ludzi. Opowiadają różne rzeczy. Jak byli gorsi, a są lepsi. Ale żeby być lepszym, to nie trzeba się narodzić na nowo z Bożego Ducha. Mój ojciec przestał pić bez żadnej ingerencji Bożej. Dlaczego? Bo tak człowiek jest skonstruowany. Człowiek jak tylko zacznie robić pewne określone rzeczy, to naprawdę może stać się lepszym człowiekiem. Tylko, że lepszy nie oznacza trafiający do nieba. Bo niebo jest pełne porządnych grzeszników, tak jak jeden tam kiedyś taki mądry człowiek powiedział. Pełne porządnych grzeszników. Więcej jest tych porządnych grzeszników, przepraszam, w piekło. Więcej jest porządnych grzeszników w piekle niż tych nieporządnych grzeszników, tak naprawdę. Natomiast mój ojciec przestał pić, zaczął robić wszystko, żeby mnie wyciągnąć z więzienia, zaczął zarabiać pieniądze, założył firmę, wiecie, wziął mi jednego z najlepszych adwokatów, jakich można było wziąć w Warszawie wtedy, zaczął dawać łapówki, gdzie popadło i ja w konsekwencji dostałem tylko 8 lat za zabójstwo tego człowieka. Co ciekawe, wyszedłem po 2 latach, 8 miesiącach z więzienia na warunkowe przedterminowe zwolnienie po odbyciu 1/3 kary, dlatego że ojciec dawał łapówki, gdzie mógł. Resztę wyroku mi zawieszono. I natomiast miesiąc przed moim wyjściem mój ojciec jechał podpisać kolejny kontrakt i zginął w wypadku samochodowym. I że jako trzeźwy, normalny człowiek. I ja powiem wam tak, dla mnie nie istniało coś takiego jak jakieś pojęcie szczęścia. Ja uważałem, że na ziemi nie ma możliwości bycia normalnie szczęśliwym, bo ja doświadczałem tylko nieszczęść w swoim życiu. Doświadczałem deficytów z uwagi na brak ojca, potem ten ojciec, jak już go zacząłem kochać po swojemu, to zginął w wypadku. Widziałem więc nieszczęśliwą, płaczącą matkę i to był dla mnie dramat. Ja mówię wam o tym, bo tak wyglądał stan mojej duszy po prostu. Ja wiedziałem, że chcę się nie bać. Ja się chciałem nie bać. Wiecie, ludzie się boją. Różnych ludzi spotkałem w swoim życiu. I większość się bała. Kiedy siedziałem w jednej celi, siedziało nas 9 i 8 z nas siedziało za zabójstwo. I wiecie, wszyscy się bali. W dzień każdy rżnął kozaka, więc. A w nocy płakali. Nie? Bo człowiek nie wytrzymuje. Bo to jest presja taka, że całe życie będziesz siedział, że już rodzinę stracisz, że wszystko, wiesz, i jest strach. Jest strach, co dalej. Ludzie się boją. Boją się, że nie starczy im od pierwszego do pierwszego. Boją się, że się rozchorują. Boją się, że nie wyzdrowieją. Boją się, że im się to rozpadnie, albo tamtego nie sięgną. Strach. Diabeł jest autorem strachu. W Biblii jest napisane 366 razy, chyba nie bój się, nie lękaj. Bóg nie jest autorem strachu. Diabeł jest autorem strachu. Ja tym strachem byłem zainfekowany bardzo i nie chciałem się bać. Już miałem dość. I widziałem, że na tym świecie, żeby się nie bać, to trzeba mieć kasę. Ja takie rozpoznanie zrobiłem. Dla mnie to wtedy był szczyt objawienia. Ja zobaczyłem, że jak ludzie mają pieniądze, to są szczęśliwsi od tych, którzy nie mają pieniędzy. Ja już z dwojga złego wolałem mieć pieniądze i gdzieś ten lęk w sobie skamuflować, rozumiesz, gdzieś go schować, gdzieś go bić, niż nie mieć pieniędzy i zupełnie chodzić cały roztrzepany. Taki. I zacząłem kraść, zacząłem robić różne złe rzeczy. Generalnie trafiłem po raz drugi do więzienia za napad z bronią w ręku na kantor wymiany walut. Ja nie zrobiłem akurat tego napadu, ale to już było tak naprawdę drugorzędna sprawa, bo obydwie kasjerki powiedziały, że ja tam byłem, bo mnie rozpoznają. Była taka policyjna gdzieś tam gierka. Nieistotne. Trafiam do więzienia za napad z bronią w ręku i wiem, że na podstawie zeznań tych dwóch kasjerek ja dostanę teraz 15 lat. Bo od 5 lat w ogóle startuję, mam jeszcze 5 lat w zawieszeniu,
Także mówię, 15 lat, nie wiem. I może po 12 wyjdę na wolność. A więc zacząłem robić wszystko, żeby wyjść na tą wolność. Zrujnowałem sobie zdrowie do tego stopnia, że zrobiłem sobie nowotwór na twarzy. I wypuścili mnie na wolność po niecałych 3 latach. Uchylili mi areszt. Na stan zdrowia. Ponieważ stwierdzili, że mam nowotwór i że nie można tego leczyć w warunkach więziennictwa. Bo nie, wtedy nie można powiedzieć, że już to jest możliwe. Wtedy jeszcze nie mogli, nie umieli. I wypuszczali takich delikwentów na wolność, jeżeli było zagrożenie życia. Tym jednak było, wyszedłem. A w więzieniu poznałem ludzi, którzy byli prawdziwymi przestępcami, nie tam, że się mieszkali takimi wiejskimi jak ja. Więc oni mnie nauczyli, pokazali mi, w jaki sposób można mieć pieniądze w Polsce i niekoniecznie siedzieć w więzieniu. I ja zacząłem handlować narkotykami, zaczęliśmy produkować amfetaminę, zaczęliśmy robić wyłudzenia bankowe i zacząłem mieć bardzo dużo pieniędzy. I te bardzo dużo pieniędzy doprowadziło do tego, że ten lęk gdzieś się schował na tyle, że mogłem normalnie funkcjonować. Bardzo szybko znajdziemy.